Niedzielne popołudnie w Arboretum Bramy Morawskiej na Polanie przy zaczarowanym ogrodzie odbył się rodzinny piknik leśny. Raciborzanie spędzili niedzielne popołudnie w otoczeniu natury. Piknik leśny zorganizowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Racibórz przyciągnął tłumy. Na polanie odbyły się występy oraz prezentacja żywych zwierząt. Mamy pokazy sokolnicze, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pan bardzo ciekawie opowiada o ptakach drapieżnych, o tym, jak one pracują, bo to nie tylko tak, że on je hoduje, ale też one wykonują pracę. Więc można się dużo ciekawostek o tym dowiedzieć. Sokolnik Krzysztof Domański przyjechał z Bełchatowa i zaprezentował loty wytresowanych ptaków drapieżnych. Przywiozłem tu ptaki drapieżne, tak zwane. Są tutaj dwa orły przednie, jeden haris, jeden myszołów rdzawosterny, cztery sowy, no i trzy sokoły, jest kania. Szkolenie ptaków pracujących na lotniskach to jego pasja. Pracujemy na lotniskach, no to pracujemy po 12 godzin. No to jedne lepiej latają, drugie nie. To między, tak wśród teraz, dzisiaj jest taka uroczystość. To dla mnie też jest bardzo dobrze, bo te ptaki przyzwyczaja się. Ptaki zdzieli się na wysokie lotu i niskiego lotu, nie? Do wysokich lotów są sokoły, które pani mówi o tych sokołach. No to wiadomo, że sokół widowiskowo jest bardzo ładnie, bo dużo wysoko lata. Tak, niskiego lotu orzeł czy jastrząb jest niskiego, czy haris, nie? Ale to nie ma takich, każdy ptak wymaga odpowiedniego czasu, no nie? I można wszystko nauczyć. Sokolnik przywiózł do Raciborza również swoje ulubione ptaki. W każdej hodowli, każdy ktoś ma tak wyjątkowego takiego ptaka. Wśród nich jest ta moja hera, która jest moją miłością. I ona, wiem, że mi odwdzięcza się, dlatego że nawet syn boi się wejść do nich, a ja mogę wszystko zrobić. No i są też sokoły, które też mogę wiedzieć, że ufam im i że nic się nie wydarzy. Podczas pikniku oprócz dzikich ptaków można było podziwiać również żywe zwierzęta domowe. Z Akademii Zoomaru pani Małgosia opowiada o takich zwierzętach, które możemy spotkać w Polsce, czyli o króliczkach, o żółwiach, które w Polsce też żyją, ale są mniej spotykane, ale mamy też karaczany, wije, olbrzymie i ślimaki, więc te zwierzęta budziły najwięcej emocji wśród dzieci. Można było zwierzęta brać na ręce, sprawdzić, w jaki sposób one się poruszają. Były też stoiska innych raciborskich jednostek, które zapewniły gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych. Jest powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Raciborzu, która ma dużo ciekawostek dla dzieci, zagadnień, kolorowanek, ale też dla dorosłych można się dowiedzieć czegoś ciekawego o grzybach jadalnych, trujących i niejadalnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach z oddziałem w Raciborzu również przygotował konkurs dla dzieci. Dzieci pobiegały po całej polanie w poszukiwaniu szkodników. Później można było oczywiście, rozwiązując cały test, zdobyć nagrody. Dowiedzie się czegoś o szkodnikach na roślinach uprawnych, ale też ozdobnych. Mieli i żywe organizmy, można było pod mikroskopem oglądać, więc naprawdę ciekawe zajęcia przygotowały. Raciborski Gród Średniowieczny zorganizował warsztaty kulinarne, podczas których przygotowano przysmaki z darów natury. Siostra wiatru Sigrun przygotowała potrawy z leśnych, można powiedzieć z chwastów, bo była sałatka z mniszka lekarskiego i stokrotek, był chleb z mąki żołędziowej, były placuszki z pokrzywą i bluszczykiem kurtybankiem, więc można było też zaspokoić apetyt. My tu promujemy taką kuchnię leśną, kuchnię naturalną, z tego co właściwie można znaleźć w lesie czy na łące. Tu mamy nasze popisowe, takie sztandarowe danie placki Baby Jagi, czyli placki z pokrzywą i bluszczykiem kurtybankiem, zebranymi zresztą na grodzie średniowiecznym. Ale mamy też takie rarytacje jak kulki czekoladowe obtoczone w sosnowym pudrze. Mamy miód z pokrzywą i nagietkiem, pastę z chwastów. Był jeszcze chleb z żołędzi. Piknik leśny odwiedziło wielu miłośników przyrody. Wydarzenie zapewniło raciborzanom dzień pełen wrażeń.